Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Godzina 13.50, 18 dzień listopada 2022 roku. Program Biało-Czerwony Alarm. Wojciech Piela, bardzo mi miło, że jesteście z nami. No i dzisiaj ten pierwszy dzień, kiedy odbędzie się konferencja prasowa reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz czy Robert Lewandowski już na katarskiej ziemi. Wczoraj przylot naszych orłów, naszych reprezentantów. To się powinno rozpocząć o godzinie 14.00. A zanim ta konferencja, no to też jeszcze sobie oczywiście tutaj w studiu porozmawiamy. Tomasz Lipiński, kanał Plus Sport. Witam serdecznie. Dobry. Marek Saganowski, były reprezentant Polski, dzisiaj już trener Pogoni Siedlce. Witam serdecznie, Marku. Witam. Słuchajcie, no też pewnie o tej naszej kadrze będziemy trochę mówić, no bo te tematy sportowe, no to jest coś, czym żyjemy bardzo mocno. Im bliżej tego meczu z Meksykiem we wtorek o 17, no to myślę, że to zainteresowanie będzie tylko wzrastać, ale jednak no nie odejdziemy od tych tematów takich około sportowych, organizacyjnych, bo właściwie co dzień, no to jakieś różne rewelacje się pojawiają. No dzisiaj kwestia tego złocistego trunku, który bardzo lubią kibice, i też kwestia zdziwienia sponsora jednego z głównych tych mistrzostw. Taki browar o nazwie na literę B, który się kojarzy po nazwie, że może jest niemiecki, ale tak naprawdę czeski, też wyrażał swoje zdziwienie na Twitterze. No wiemy, że mimo tych zapewnień organizatorów sprzed kilku miesięcy, że piwo będzie mogło być też na stadionie sprzedawane w jakiś tam pewnie ograniczony, ale jednak sposób dla kibiców, okazuje się, że nie będzie ono dostępne, będzie tylko dla oficjeli, no i ewentualnie gdzieś tam w okolicach stadionów, w specjalnych strefach, ale też tutaj właśnie rozmawialiśmy sobie z wydawcą przed tym programem, że nawet po 12 funtów to piwo alkoholowe ma być, więc też w takich bardzo wysokich cenach. No wiadomo, też nie jest najważniejsza kwestia tego, czy ten kibic będzie mógł się napić tego piwa, czy nie, ale bardziej chyba kwestia tego, w jakim momencie to jest zmieniane, jak to wszystko jest robione na rympał, no i też mimo wszystko mam w głowie te rzeczy, które się działy chyba wokół Mistrzostw Świata w Brazylii, kiedy choćby właśnie FIFA sama mówiła, że no jednak spożywanie czasami jednego czy dwóch piw, no to jest taką nieodłączną częścią trochę piłki nożnej Mistrzostw Świata, no i wtedy FIFA twierdziła, że będzie to piwo, teraz jednak przystosowuje się do tego, no co chce zrobić Katar i tak dalej. Potraktujmy to jako przykład, ale widzimy, że na kolejny jakiś absurd i podejrzewam, że w trakcie tego turnieju może być wiele różnych takich rzeczy. Tak, co jeszcze wypłynie, tak? To jeszcze wszystko wypłynie. Co jeszcze wypłynie, to akurat ten czasownik pasuje idealnie. No, jeśli chodzi o Katar, to już chyba nie jest w stanie mnie cokolwiek zaskoczyć. W kwestii organizacyjnej, w momencie, kiedy została przyznana ta organizacja temu gospodarzowi, zatem no, traktuję to jako kolejny element do koszyczka, do którego trzeba wrzucić i który, no nic, no, ja nie jestem w stanie na tego skomentować, bo naprawdę to jest dla mnie jakaś, nie wiem, może Marek się otarł o tę kulturę, ja się nawet nie otarłem, dla mnie jest to zupełnie coś nowego. No, przyjmuję to, że tak jest, że takie są tam zwyczaje, że akurat nawet Mistrzostwa Świata nie są w stanie tam pewnych rzeczy jakoś uelastycznić, czy spowodować, że pójdziemy na kompromis i tyle. No, ale myślę, że każdy rozsądny, racjonalny się z tym liczył. Dobrze, tak, to piwo to jest małe piwo w stosunku do tego, z czym trzeba było się pogodzić w momencie, kiedy Katarowi te mistrzostwa zostały przyznane. Marek, jak ty tutaj podchodzisz tak do tych mistrzostw pod kątem właśnie około sportowym, no bo chyba tutaj taki wybór, który mało komu się podoba, jeśli chodzi o ludzi związanych z piłką. Myślę, że przede wszystkim pierwsze, co nas zaskoczyło, to termin rozgrywania tych mistrzostw. Jest to listopad, grudzień. Wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do świętowania tego w czerwcu. W momencie, kiedy Katarowi zostało przyznane Mistrzostwa Świata, nikt w ogóle sobie nie mówił o czymś takim, że będziemy rozgrywali te mecze w listopad, grudzień. Później się okazuje, że jednak te stadiony nie są w stanie być klimatyzowane i nawet w Katarze nie damy rady tego zrobić. I ktoś od razu to przełożył na ten termin, w którym w tej chwili się znajdujemy. Czyli już na samym początku podejrzewam, że to już było zamierzone, że wcześniej czy później tak to wyjdzie. I pokazanie przez Katarczyków, że tak naprawdę to oni rządzą tym, co chcą zasugerować. I termin teraz wprowadzanie, że jednak tego piwa nie będzie. I pewnie tak jak tutaj powiedziałeś, jeszcze będziemy zaskoczeni różnymi decyzjami w sprawie tych
ich kultury praktycznie. Tak, to nie pies macha ogonem, tylko ogon psem, tak to w tym momencie wygląda. Ale wiecie, najsmutniejsza konstatacja jest chyba taka, też informacja chyba z wczoraj, że w marcu odbędą się kolejne wybory na szefa FIFA, no i okazuje się, że nie ma innych kandydatów niż Gianni Infantino i to chyba pokazuje, jak no zepsuta jest ta organizacja wewnątrz też, no, że z jednej strony wszyscy wiedzą, że no Infantino też choćby tym, że od wielu miesięcy no mieszka w Addausze i też nie wiadomo na czyj koszt i tak dalej, no to jego historie z takim podejściem. A wygląda wręcz, no, na początku taki niepozorny, taki wręcz dawno się zmienił już jego wizerunek, bo kiedyś był taki miły, łysy człowiek, który losował często losowania europejskich, losował drużynę w Nigdy bym się parach. Nie spodziewał, że to jest taki rekin. Tak, a teraz to się okazuje, że no niektórzy nawet twierdzą, że gorszy niż Sepp Blatter, a pewnie gorszy niż Sepp Blatter wydawało się, że nie da się być, no ale okazuje się, że no nie ma kogoś w tej FIFA prawdopodobnie na tyle mocnego, z jakimś zapleczem, czy moralnym, czy przede wszystkim pewnie takim ludzkim. Nie ma ludzi za sobą, którzy mogliby go poprzeć, żeby rzucić wyzwanie temu Infantino, powiedzieć tak, ja chcę tutaj zmienić futbol. No pewnie znalazłby się Michel Platini, gdyby został zrehabilitowany do końca. Myślę, że on w sumie ma nadal taką energię i taką wolę wewnętrzną tej rehabilitacji. I nie wiem, czy kiedykolwiek do tego dojdzie. Pewnie jest na tyle silną osobowością ciągle w niektórych kręgach, że pewnie by się podjął takiego zadania, tylko że musiałby zostać najpierw właśnie zrehabilitowany i do tego dopuszczony, bo wiadomo, że za Platinim też ciągnie się taki delikatny, mówiąc smrodek. Delikatnie, smrodek. Mhm. No właśnie, tutaj tylko jeszcze jedna kwestia, bo na czacie nasi widzowie podpowiadają, że bo też był spór o to, czy ten browar, już powiedzmy Budweiser, jest czeski czy amerykański, więc tutaj akurat chodzi o amerykańskiego, no ale to tak tylko w ramach sprostowania, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Natomiast wy się obawiacie o czystość też czasami sportową, konkretnie meczów, bo wiemy, że ta informacja wczoraj, która Aha. się pojawiła odnośnie meczu otwarcia, już została zdementowana, że to jest fake news. No przypomnijmy, jeśli ktoś mniej zorientowany, Amjad Taha, czyli szef regionalnego oddziału brytyjskiego Centrum Studiów i Badań nad Bliskim Wschodem, poinformował, że Katar przekupił 8 ekwadorskich piłkarzy kwotą ponad 7 milionów dolarów, aby ci przegrali mecz otwarcia 0-1. Później Mark Owen Jones, głównie to też taki ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, to zdementował, ale wydaje mi się, że no sam fakt, że my od razu nie stwierdziliśmy, że to jakaś bzdura, pokazuje, że niektórzy mówią Korea Bis, pewnie będzie trochę trudno, no bo jednak dzisiaj mamy już VAR, te wszystkie takie narzędzia, dzięki którym trudniej oszukać w tak perfidny sposób, jak to robiono na mistrzostwach Korei, Japonii, choćby Włochów czy Hiszpanów. Natomiast no, jak wy tutaj macie z tymi meczami Kataru? Też będziecie mieli gdzieś z tyłu głowy, że tam coś może być nie do końca... Chyba całkiem niedawno jeden z moich kolegów redakcyjnych opowiadał, jak wyglądały te mistrzostwa świata w Katarze w piłce ręcznej. Że no tam też w piłce ręcznej wiadomo, też te przepisy są takie, że jest duża większa dowolność w interpretacji, bo tam czy zagwiżdże sędzia na czas, czy zagwiżdże faul, czy nie zagwiżdże, no to właściwie to jest kwestia jego decyzji. W piłce nożnej już to mamy no bardziej tak wyważone. No te mistrzostwa świata w piłce ręcznej, które wcale nie odbywały się tak dawno temu w Katarze, no też pozwalały jakieś rzucić nowe światło i na tę dyscyplinę, i w ogóle na kraj samego organizatora i złożenie tych kibiców i też była tam taka historia z tym, że na przykład jakiejś grupie fanatycznych kibiców z Hiszpanii zapłacono przejazd, cały koszt, pokryto koszty pobytu po to, żeby oni właśnie tam tworzyli atmosferę w samych halach. W ogóle już sama organizacja też tej drużyny katarskiej składającej się, no ale to już wszyscy wiem. No nie wiem, no nie chciałbym, żeby to, co zdarzyło się dwie dekady temu, teraz odżyło w innej formie. I wierzę, że tak nie będzie, że tak nie będzie. No, jakoś trudno mi sobie wyobrazić przekupienie zawodnika drużyny reprezentacji, powiem szczerze. Jakoś no, nie mieści mi się to w głowie. Gdyby już do czegoś takiego doszło, jak przekupienie zawodnika reprezentacji, żeby przegrał mecz dla kraju, z którym się urodził, dla którego gra, no to było jakieś straszne. Ale wiesz, może to jest właśnie też kwestia tego, Marek, podejścia choćby Katarczyków, no bo wiemy, że oni za pieniądze byli sobie w stanie kupić już niemalże wszystko. No kupili mundial i to tak dosłownie i w przenośni, kupili te wszystkie stadiony, kupili całą tę infrastrukturę. No to mogą stwierdzić, pójdźmy krok dalej, dlaczego mamy sobie nie kupić wyniku po prostu. Pewnie ich na to stać, tak? No, natomiast ja też bym tutaj
jeżeli to nie jest sprawdzone, nie uciekał od takich sensacji, bo gdzieś ktoś tam napisze, że poprzez to, że Katarczycy dysponują niesamowitą gotówką, budżetem na te mistrzostwa świata, tak, pewnie mogliby kupić, ale to, co tutaj mówimy, no też sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że ktoś przychodzi, gram pierwszy raz na mistrzostwach świata, czy drugi raz i jestem w stanie sprzedać za jakąś cenę swój kraj, swoje granie. Tak więc to przy dzisiejszej technologii myślę, że to większość ludzi by to wychwyciła. Tak jak tutaj przypominaliśmy Koreę, no to wiadomo, to trochę inaczej mogło wyglądać, ale wierzę w sport, wierzę w piłkę nożną, pomimo tego, że też czasami myślę sobie, że jednak te gigantyczne sumy, jakie są w tej chwili w piłce nożnej, gdzieś na pewno psują tego ducha grania w piłkę nożną. No ale to są mistrzostwa świata. Nagle dzisiaj będziemy rozmawiali Katar, Ekwador, a zaraz będziemy się cieszyli naszymi meczami. Na tym się powinniśmy mocniej skupiać, aczkolwiek też nie możemy obok takich tematów przechodzić. No zdecydowanie. Też na pewno byśmy chcieli, bo też takie informacje się dzisiaj zaczęły pojawiać, że Szymon Marciniak ma spore szanse posędziować ten mecz otwarcia, aby no, takie wyróżnienie Polaka spotkało, no ale z drugiej też liczylibyśmy na to, żeby ten mecz rzeczywiście był wtedy posędziowany jak najlepiej i żeby unikać jakichkolwiek kontrowersji, no bo wtedy Marciniak pewnie musiałby się trochę tłumaczyć, że nie jest wielbłądem, jak to czasami wygląda. Przykleiłaby się jakaś łatka i trudno by się było odkleić. Michał Listkiewicz był ostatnim polskim sędzią i jedynym do tej pory, który prowadził mecz otwarcia. To było mistrzostwa na linii wtedy oczywiście, mistrzostwa świata w 90 roku i chyba był też pierwszym i też nie wiem, czy ostatnim, bo później już tego tak nie sprawdzałem, ale wtedy było głośno, że prowadził także finał. Także jeśli by miał pójść Szymon Marciniak tą drogą, na pewno Liga Mistrzów pokazała, że wrócił do tej ekstraklasy międzynarodowej sędziów. Czekamy cały czas na sygnał z Kataru i na rozpoczęcie konferencji, więc jeżeli tylko się oczywiście to wszystko zacznie, no to od razu się tam przeniesiemy. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz, no też specyficzna myślę taka dla tego mundialu, no to kwestia kibiców w ogóle tego, no ilu się tam fanów udało. Pojawiały się informacje, że na tym meczu z Meksykiem może być nawet 20 tysięcy polskich kibiców, ale wczoraj Jakub Kwiatkowski, czyli oczywiście nasz rzecznik, mówił, że no też został wprowadzony w błąd, że okazuje się, że to będzie bliżej 5 tysięcy, o wiele mniej. No też wiemy, że to powszechne są te obrazki, nagrywanie kibice choćby angielscy, którzy umówmy się, że nie do końca wyglądają jak kibice angielscy, którzy śpiewają te przyśpiewki. Też nawet w przypadku reprezentacji Polski takie obrazki mogliśmy widzieć. No wiemy, że organizatorzy zatrudniają czy to Pakistańczyków, czy Nepalczyków, aby mówiąc w cudzysłowie udawali tych kibiców reprezentacji, płacąc około $10 za dzień plus zapewniając im utrzymanie. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale no, też trudno się dziwić temu, no bo to są takie mistrzostwa. Znaczy z jednej strony trudno się dziwić, chociaż ubolewamy, no bo to jest wszystko takie niespontaniczne, no ale wiemy, jakie tam są ceny i to są mistrzostwa dla bardzo wybranej grupy ludzi. Pewnie wielu fanów po prostu czeka już na to euro następne. Niemcy, bo i blisko geograficznie, no jednak cenowo, chociaż też drogo, drożej niż w Polsce, no ale jednak będzie można sobie łatwiej poradzić z zwrotem do Kataru. Nie bardzo by tak ciekawiło to, gdyby ktoś był na Mistrzostwach Świata w Rosji 4 lata temu i teraz właśnie też udał się do Kataru i zestawił sobie, biorąc pod uwagę oczywiście z inflacji i tak dalej, zestawił sobie, ile wydał podczas Mistrzostw Świata w Rosji, a ile wyda na Mistrzostwach Świata w Katarze. Czy to byłyby jakieś kolosalne różnice? Bo tak patrząc tutaj, siedząc w Polsce, wydaje się, że tak, że to muszą być jakieś ogromne koszta. I ciekawy jestem, jak to rzeczywiście będzie wyglądało w praktyce. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No dobrze, jeszcze się konferencja nie rozpoczęła, no ale może na razie zostawmy te tematy w takim razie poza piłkarskie, bo one i tak pewnie nas dościgną, dopadną i jeszcze różne rzeczy się będą pojawiać. Natomiast co do naszej kadry, po tym meczu z Chile już tak na spokojnie, właściwie jesteśmy 2 dni po tym meczu, wiemy więcej według was, czy wiemy paradoksalnie mniej? Marek, jak to by się to oglądało, zapytam. No, tak jak każdemu, tak słabo się to oglądało i tak się zastanawiałem, po co był ten sparing tak naprawdę. Myślałem sobie, że wyjdzie drużyna, która będzie już
grała po prostu w piłkę, będzie zadowolona, bez jakiejś wielkiej presji, bo tak czy inaczej jest to sparing, jest to, już był to zespół po głównej selekcji, czyli wiadomo, że już jedziemy na mistrzostwa. Brakowało mi takiego, wiadomo, że graliśmy w niskiej obronie, graliśmy w dwóch ustawieniach, troszeczkę trójką, troszeczkę później w końcu czwórką obrońców z tyłu, ale brakowało mi u tych zawodników takiej radości, że jest mecz, że gramy ostatni mecz przed wyjazdem. Za dużo spięcia, za dużo paniki, nie utrzymywaliśmy się przy piłce. No dużo takich mankamentów widziałem i dlatego moje pytanie brzmi, po co był ten sparing? Jeśli chodzi o zasłonę dymną, to wyszła w 100%. Mam nadzieję, że tak było. Oczywiście wynik jest wynikiem 1-0. Krychowiak podkreślił, powiedział, że tak będziemy grali. Proszę się nie spodziewać, że będziemy inaczej wyglądać. Natomiast ja pamiętam reprezentację z tymi zawodnikami, którzy tam grali, którzy potrafili naprawdę pokazać klasę, pokazać, że potrafimy grać, potrafimy wyjść wysoko, potrafimy stłamsić przeciwnika. No a tutaj zobaczyłem zespół, który jak gdyby grał o życie, zawodników bardzo, bardzo takich zdenerwowanych, nie skupiających się na tym, co powinni robić. I później przełączyłem na mecz z Meksyku. Mhm. Widziałem radość u tych meksykańskich zawodników. Oni potrafili się utrzymać przy piłce, skonstruować atak pozycyjny. Może to być podobny mecz do tego z Chile. Mam nadzieję, że wynik będzie taki sam jak z Chile, ale ogólnie no, jestem tak troszeczkę niezadowolony z tego meczu, że doszło do takiego wydarzenia. Mhm. No ja mam podobne, bardzo, bardzo podobne, bardzo podobne odczucia. Jeszcze bardziej myślę, że u mnie poziom adrenaliny podniosło nawet nie to, co zobaczyłem na boisku, chociaż znów miałem żal do siebie, że po raz kolejny dałem się nabrać. Ale to, co później usłyszałem właśnie o jakiejś, że organizacja gry bardzo dobra, z tego jesteśmy zadowoleni, tylko że tak sobie pomyślałem, organizacja gra, już w pierwszej minucie mogliśmy stracić gola przy tej świetnej organizacji gry, że najważniejsze, że bez kontuzji. No ja tak jak nie widziałem tam, że piłkarze bali się o swoje zdrowie, tylko bali się po prostu mieć piłkę przy nodze. No to było najgorsze. I to, że nie potrafimy wymienić trzech podań na połowie przeciwnika, no to jest druzgocące. I to jest, myślę, że ostatni mecz przed wielkim turniejem, no to powinien, jeśli nie być jakimś zastrzykiem optymizmu, to powinien być jakimś takim elementem neutralnym. A ten mecz spowodował u nas, że jesteśmy po prostu zdołowani totalnie. Ja, no nie wiem, z Markiem nie oglądaliśmy tak samo, ale też po meczu Polaków przyłączyłem się na Meksyk. No i tak już nie będę koncentrował się na Meksyku, bo pewnie być może jeszcze o tym porozmawiamy, no ale widziałem tych Szwedów, Szwecję B, Szwecję C, powiedzmy, że w takim składzie wystąpiły, ale przynajmniej jakaś taka ogarnięta była. Ogarnięta ten Meksyk, oczywiście tam tutaj, ale to oni tak troszkę ogarniali się od niej jakiejś takiej natrętnej muchy, dwa razy patnęli. I wygrali mecz, nie grając nic wielkiego, ale przynajmniej nie grając jakiegoś antyfutbolu czy jakiegoś analfabetyzmu. Pozycyjny, to mam wrażenie, że jest takie pojęcie, które wyparli. Nie, nie, no atak pozycyjny to nie, ale chodzi... się działo, to wszystko takie tylko narwane chodzi, na rynku. Tylko chodzi o to, kiedy pomocnik przyjmuje piłkę, będąc tyłem do bramki przeciwnika, żeby jego pierwszą myślą nie było to, że piłka parzy, i tylko oddam to najbliższego, a najlepiej do Skorupskiego i już jest okej. Okay. Jeżeli wyprowadza piłkę, od tyłu wyprowadzamy tak jak, no nie wiem, teoretycznie każdy zespół powinien umieć, no to nie to, że wszyscy uciekają, że nie wiem, Kiwior, czy Bednarek, czy Glik, oni mają piłkę, czy Skorupski i nie mają tylko zagrać na 30 meczu, no to co mogą zrobić? No to muszą walić długą, no bo nikt nie podejdzie, bo każdy boi się tej odpowiedzialności, boi się jakiegokolwiek ryzyka, każdy, to wszystko jest na alibi, byle nie stracić, a nie byle nie odnieść kontuzji, no bo przy takiej grze to trudno odnieść kontuzję, no bo nie wchodzisz w ogóle w pojedynek, nie wchodzisz w starcia z rywalem, to jak masz odnieść kontuzję, no co, potkniesz się na murawie, która fakt, że była może nie najlepsza? No tak, to zdecydowanie. Natomiast myślę, że Jan Bednarek, Szymon Żurkowski to są dwa takie nazwiska, które po tym meczu no na minus trzeba ocenić. Jak wy widzicie ich przyszłość w ogóle w kadrze na mundialu po tym, bo ty, Marek, się zastanawiałeś, po co był ten sparing, no to jednak jakieś odpowiedzi pewnie negatywne dał, bo no moim zdaniem tych dwóch zawodników mamy chyba, tak? Dobrze, to porozmawiamy sobie w takim razie później jeszcze. Jeszcze chwilkę. Dobrze, dodajemy, proszę bardzo. Z tego, co słyszę, mamy już Katar i proszę bardzo, konferencja reprezentacji Polski.
Witamy Państwa w Katarze podczas naszej pierwszej konferencji prasowej. Dzisiaj z nami selekcjoner Czesław Michniewicz oraz kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. All the foreign media, we are offering to you simultaneous translations. You can find on the walls QR codes, so please scan those codes to have access to the simultaneous translations. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo, Sebastian. No właśnie, jest. Przepraszam, wiem, już 20 uwag słyszałem na ten temat. No. Tylko taką miałem z Bayernu. Sebastian Staszewski, Interia. Dzień dobry, Robert. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, Kuba. Robert, pozwolisz, zacznę od trenera. Trenerze, powiedział wczoraj Czesław, powiedział wczoraj Cezary Kulesza, że pan mu powiedział, jakim składem prawdopodobnie zagramy z Meksykiem, że ten skład mu się podoba i oczywiście nam tego składu nie zdradzi pan również. Natomiast chciałbym zapytać, czy to jest prawda, że ma pan już w głowie tą jedenastkę, którą wybiegniemy na mecz z Meksykiem? Czy są jeszcze jakieś znaki zapytania? Czy coś tutaj się może zmienić bez względu na kontuzję? Bo wiadomo, że urazy to rzecz, na którą pan wpływu nie ma. Natomiast mówię o sprawach, nie wiem, taktycznych czy sportowych. Czy może już ta jedenastka jest i pan wie, jak zagramy z Meksykiem? Witam, dzień dobry. Czy jak zagramy z Meksykiem, to się okaże, ale jak chcemy zagrać, na pewno wiemy. Wiemy, w jakim też ustawieniu taktycznym będziemy chcieli zagrać. Co do rozmowy z panem prezesem, tak, rzeczywiście wczoraj w samolocie lecieliśmy ponad 5 godzin, także dłużej porozmawialiśmy. Pytał prezes o różne rzeczy, też rozmawiałem o koncepcji, w jakim składzie chcielibyśmy zagrać, ale to jeszcze nie jest ostateczna decyzja. Każdy dzień przynosi nowe informacje. Gdybyśmy dzisiaj zagrać, to ten skład byłby taki, jak wczoraj rozmawiałem z prezesem, ale do meczu jeszcze jest troszeczkę czasu i wszystko się może zdarzyć. Dziękuję. Robert, do ciebie mam pytanie właśnie takie podwójne. Wojtek Szczęsny powiedział w rozmowie z TVP, że to niemal na pewno jego zdaniem będzie ostatni mundial z udziałem Szczęsnego. Jak to skomentujesz? Czy wy o tym rozmawialiście? I czy ty też na przykład myślałeś o sobie w kontekście tych mistrzostw świata? No bo jesteś jeszcze 2 lata starszy, nie wypominam ci wieku, natomiast czy się zastanawiałeś właśnie na zasadzie, czy to będzie mój ostatni mundial? Witam serdecznie. No jeszcze nie zaczęliśmy mundialu, już mamy rozmawiać o końcu. Tak, jeśli z Wojtkiem parę razy pewnie przy stoliku z chłopakami ogólnie rozmawialiśmy na ten temat i znając podejście Wojtka w ostatnim czasie, to bardzo możliwe, tak jak też sam powiedział, że to jego ostatni mundial. Jeśli chodzi o moją osobę, czy to będzie mój ostatni mundial, nie wiem. Przygotowuję się tak, jakby to mógł być mój ostatni mundial. Nie mówię tak, bo wiem, że fizycznie możliwe, że jeśli chodzi o moją osobę, o mundial, ja się przygotuję, jakby to był mój ostatni mundial, choć zdaję sobie sprawę, że fizycznie będę mógł może zagrać za 4 lata, a nawet 3,5, tak? Więc pod tym względem to jest jakby inny temat, ale wiele innych czynników może na to wpłynąć, nie tylko czynniki sportowe jakby. I nie powiem, nie określę się, bo to jest zdecydowanie za wcześnie na dzień dzisiejszy. Dzień dobry. Szymon Borczuk, TVP Sport. Tutaj panowie kłaniam się. To Robert, może jedna rzecz taka podstawowa, jak tutaj się czujesz, jak się odnajdujesz, jakbyś porównał na przykład klimat i pogodę z tym, co zastaliście w Soczi, a druga, może pierwsza sprawa, tu pan trener niedawno podczas wywiadu powiedział, że wykazujesz dużą troskę o reprezentację. To co twoją największą troskę wywołuje, gdy myślisz o reprezentacji, gdy rozmawiasz z trenerem o drużynie narodowej? Jeśli porównujemy Soczi i tutaj Doha, ja w Doha wielokrotnie już byłem, wiedziałem się czego spodziewać, jakoś jest mi łatwiej zaadoptować się i jakoś przyjemniej, jeśli tu przyjechałem. W Soczi chyba od pierwszych minut, jak przylecieliśmy do Soczi, było inaczej, było dziwnie i było tak nie do końca komfortowo. Tutaj tego nie odczuwam, mam nadzieję, że chłopaki też, bo choć pewnie dla wielu z nich to jest nowe miejsce, ale też wiedzieliśmy czego się spodziewać, wiedzieliśmy jaka będzie tu temperatura. Ja też zdaję sobie sprawę, że jednak jak słońce jest, a jak nie ma, to też jest różnica, pomimo tego, że temperatura jest dość wysoka, ale tutaj będziemy na to przygotowani i tu nie będzie problemów. Dla każdego będą takie same warunki przede wszystkim. Jeśli chodzi o
o moje podejście, to oczywiście staram się z wieloma chłopakami rozmawiać, z młodymi, ze starszymi tak samo, żeby zobaczyć, dowiedzieć się, jak oni to widzą, jak się czują, więc jeśli coś im mogę też podpowiedzieć, to staram się to robić, bo zdaję sobie z tego sprawę, że tego czasu na zgrupowaniu nie jest dużo, a takie podejście też może pomóc tym młodym chłopakom poczuć się pewnie i przede wszystkim nie stresować się na tyle, jak czasami można się stresować przed tak wielkim turniejem, bo zdajemy sobie sprawę, że to są mistrzostwa świata. Ale z drugiej strony powiem szczerze, że jeśli chodzi o atmosferę, naprawdę to fajnie wygląda, jest super atmosfera, chłopaki jakby z uśmiechem na twarzy wychodzą na trening, między sobą też spędzamy czas i chętnie rozmawiamy, więc mam nadzieję, że zaczniemy ten mundial z wysokiej OC i jakby będziemy na wszystko przygotowani. Dzień dobry, Dariusz Faron, WP Sportowe Fakty. Dzień dobry, panie trenerze, dzień dobry, Robert. Pytanie do obu panów. Miałem przyjemność rozmawiać kilka dni temu z panem profesorem Janem Chmurą, który wiem, rozmawiał też ze sztabem przed wylotem do Kataru. On powiedział takie zdanie, że żeby zaadaptować się do tego typu warunków, potrzeba minimum 7 dni. Chciałbym zapytać, czy był rozważany scenariusz, żeby lecieć do Kataru wcześniej i czy nie ma żadnych obaw, że no właśnie nie uda się odpowiednio zaadaptować do tych warunków, tym bardziej, że mamy rywali w grupie, którzy no, do takich temperatur są bardziej przyzwyczajeni. Bardzo dziękuję. Rozważaliśmy różne scenariusze w momencie, kiedy decydowaliśmy się na mecz, ostatni mecz towarzyski z Chile. Zakładaliśmy, że ostatecznie zagramy go w Polsce na Stadionie Narodowym, gdzie będziemy mieli doskonałe warunki też do treningu. Wiemy, dach zamykany, nie mieliśmy w ogóle w planach, że możemy nie zagrać na Stadionie Narodowym, tylko gdzie indziej i też ten skład na mecz z Chile z uwagi na to wyglądał inaczej. Zastanawialiśmy się, w Katarze nie można było grać meczów towarzyskich, już nie pozwala na to FIFA. Rozwiązaniem ewentualnie było tutaj pobliskie Emiraty, ale to wszystko się tak szybko toczyło, że po prostu zdecydowaliśmy się, żeby zagrać z Chile u siebie. A czy to starczy czasu? No, trudno powiedzieć. Wiele reprezentacji przyjeżdża mniej więcej o tej samej porze co my i na pewno tego czasu nikt nie będzie miał zbyt wiele. Także musimy, jak gdyby w drużynie już to doskonale wiemy, w sztabie, wśród zawodników, że musimy się zaadoptować do tego, co jest, do tego czasu, temperatury, wilgotności. Nie chcemy robić z tego problemu, tylko po prostu zaakceptować to i pracować. Tomek Włodarczyk, Meczyki. Dzień dobry panowie. To może zacznę najpierw od trenera. Trenerze, bo to jest mało czasu oczywiście od waszego przyjazdu, a są też inne obowiązki. Dzisiaj chociażby z FIFA musieliście zrobić te wszystkie rzeczy na green screen, na telebimy. To zastanawiam się, co trener chce jeszcze zrobić, wycisnąć z tego czasu, no, którego naprawdę jest niewiele. Jaki jest ten plan optymalny w głowie selekcjonera? Mamy świadomość, że mecz z Chile był raptem 2 dni temu. Do tego doszła jeszcze podróż. Było 5 zawodników, którzy rozegrali całe spotkanie i na pewno oni będą trenować troszeczkę inaczej niż pozostała grupa. Dzisiaj o dzisiejszym dniu mówię. Dzisiaj będą zajęcia wprowadzające. Trening będzie długi, ale też poszukamy intensywności, żeby były odpowiednie przerwy też wypoczynkowe, ale chcemy, żeby ten organizm poczuł inną temperaturę, inną wilgotność. Dzisiaj popracujemy nad stałymi fragmentami gry. Jutro będziemy pracować nad taktyką już z całym zespołem, bo tak jak mówiłem, ta czwórka, bo Łukasz Skorupski będzie normalnie trenował z bramkarzami, ale ta czwórka po rozgrzewce będzie wyłączona już z zajęć i będzie miała trening regeneracyjny. Za wiele nie poprawimy, mamy świadomość tego, że za wiele rzeczy tutaj się nie uda zrobić, tak jakbyśmy tego chcieli, ale na pewno zaznaczymy te najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o taktykę w atakowaniu, w bronieniu, stałe fragmenty gry, to są rzeczy, na które się skoncentrujemy. Jeszcze pomocnicze pytanie. Wszyscy są zdrowi? Wszyscy wezmą udział w treningu w takim, jak trener zaplanował? Tak, tak. Łącznie z Michałem Skurasiem, wszyscy 27 zawodników, którzy z nami są, wszyscy będą brali udział w treningu. To Robert, jeszcze pytanie do ciebie, bo chyba nie było nigdy takiej sytuacji, że między meczem w turnieju finałowym, a ostatnim twoim spotkaniem jakimkolwiek, czy to byłby towarzyski, czy ligowy, to nie miałeś takiej przerwy, powiedzmy takiego wypoczynku w cudzysłowie. Jak ty się czujesz? Czy to jest coś innego? Pomaga ci to? Pomoże ci to? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Myślę, że od ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski, jak wróciłem do klubów, to w tych kolejnych 6-7, prawie chyba 8 tygodniach graliśmy co 2-3 dni i w pewnym momencie natłok tych meczów naprawdę był spory i poza jednym odpoczynkiem w Lidze Mistrzów, gdzie to już trochę gdzieś tam z tyłu głowy było, że za chwilę mundial jest i fajnie byłoby odpocząć, później
30 minut w jednym z meczów, niezaplanowane też z perspektywy odpoczynku pomogło. I oczywiście teraz te ostatnie dwa tygodnie mogłem się skupić na treningach, których wcześniej nie mogłem się skupić albo brakowało i tutaj zdecydowanie poprzez ten trening, czasami ten trening dla mnie, mojej osobie może być bardziej efektywny niż samo spotkanie i pod tym względem czuję się już wypoczęty. Jeśli chodzi o sesje treningowe, fajnie to przepracowaliśmy, fajnie trenowaliśmy, więc też jestem bardzo z tego zadowolony. Teraz nic innego, żeśmy się skupili jako drużyna do tego, żeby mentalnie się przygotować na to, szczególnie pierwsze spotkanie, jak najlepiej. Robert, here. ¿Puedo hacer en español o you prefer in English? To answer. Can I ask you in Spanish or in English? What do you prefer? But to answer in Poland, you mean? In English, please, in because English? We have the only English translations. Okay. After the draw and the groups were settled, everybody talked about Lewandowski against Messi. How are you expecting that game against Argentina and mainly against Messi? Ciężko teraz tak naprawdę powiedzieć o tym meczu, jeśli przed meczem z Argentyną mamy jeszcze dwa inne mecze i my oczywiście wolimy się skupić na pierwszym meczu z Meksykiem. Mecz z Argentyną będzie dla nas trzecim meczem w grupie, więc te dwa mecze mogą zmienić przede wszystkim postrzeganie tego meczu. Więc szczerze powiedziawszy, ja osobiście nie myślę o nim. Wiadomo, że Argentyna jest nie tylko faworytem naszej grupy, ale też faworytem całych mistrzostw. Więc jeśli chodzi o zespół, no to jest zespół, który nie przegrał 30 paru spotkań, więc to też pokazuje, jak groźnym przeciwnikiem dla wszystkich będzie Argentyna. Jeśli chodzi o nas, zdajemy sobie sprawę, że też w grupie nie jesteśmy faworytem, ale będziemy robili wszystko, żeby wygrywać, zdobywać punkty, a mecz z Argentyną będzie dopiero później, więc zdecydowanie on nie jest jeszcze w naszych głowach. And who you think are the strongest teams in the World Cup? To jest ciężkie do wytypowania oczywiście. Jeśli myślimy na dzień dzisiejszy, jest to Brazylia, jest to Argentyna. Myślę, że zespoły z Europy, jak Hiszpania, Niemcy, Francja, to też w trakcie mistrzostw będzie chyba decydowało o tym, jak one się rozwiną i w jakiej formie będą. Wtedy mogą zdecydować, która z tych drużyn prawdopodobnie zajdzie najdalej, albo ewentualnie która z nich może wygrać. Ale to są drużyny, które dla mnie osobiście są faworytami. Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Ja mam dwa pytania do Roberta, jedno do selekcjonera. Zacznę od Roberta. To pytanie w pewnym stopniu już padło, ale ja bym troszkę je rozwinęła. Przyjeżdżasz na wielki turniej po raz kolejny. Jak ty w porównaniu do mistrzostw do Euro 2020, do mistrzostw 2018-16 roku czujesz się przygotowany teraz? Pamiętasz, jak się czułeś w przededniu tamtych imprez pewnie? Jak się czujesz w porównaniu do tamtych imprez dziś? Lepiej, gorzej, inaczej? Szczerze powiem, że ciężko mi do końca powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak parę razy na tych wielkich turniejach po sezonie, gdzie przygotowania trwały 3 tygodnie, była większa niewiadoma. No jednak po takiej przerwie, nawet jeśli jest okres przygotowawczy do mistrzostw, jego turniej trwał praktycznie 2,5-3 tygodnia, to jednak ta większy znak zapytania był odnośnie tego, jakie czucie, jaki feeling będzie w tym pierwszym meczu. Tutaj myślę, że to będzie bardziej w rytm, który byliśmy, chwila przerwy, odpoczynek, który na pewno bardzo pomógł. Przechodzimy praktycznie dalej do gry, więc zdecydowanie takiej niepewności, która w wcześniejszych turniejach panowała większa, w tym wydaje mi się, że ona powinna być na niższym poziomie. Drugie pytanie dotyczy tego meczu, co już był z Chile. Grzegorz Krychowiak z taką pełną stanowczością powiedział po tym spotkaniu: my tak będziemy grać, bo taka gra przynosi nam efekty. Nie oczekujcie od nas, że będziemy grać pięknie w piłkę, bo taka gra nie przynosi nam efektów. Czy ty się zgadzasz ze słowami Grzegorza? Mamy się przyzwyczaić do takiej gry Polaków, jak widzieliśmy w meczu z Chile. I co ty myślałeś, oglądając to spotkanie z boku? Oczywiście, jeśli patrzymy na samo spotkanie z Chile, jeśli chodzi o grę, to nie była ona porywająca, ale koniec końców efektywna. Oczywiście dla nas na Mistrzostwach Świata w meczach zdajemy sobie sprawę, że tutaj efektywność będzie najważniejsza i to, jak zrobić, żebyśmy wygrywali. I oczywiście forma meczu z Chile, a forma też mundialowa, to też jakby będzie to pewnie inna. Z drugiej strony oczywiście nie ma co oczekiwać, że
będziemy reprezentacją, która będzie grała finezyjną piłkę, bo też trzeba wiedzieć, jakie mamy możliwości i tutaj zdajemy sobie sprawę, jakie są nasze atuty, zdajemy sobie sprawę, jakie są atuty przeciwników i musimy też dobrać idealną taktykę, idealne jakby założenie do tego, żeby być lepszymi od naszych przeciwników, niezależnie od tego, jak to będzie wyglądało na końcu. To jeszcze pytanie do pana trenera. Panie trenerze, mam wrażenie, że w ostatnim czasie wszyscy orzekliśmy, że Polacy wyjdą na spotkanie z Meksykiem 4 obrońcami, więc pytanie do pana, czy pan może nam to potwierdzić i czy spotkanie z Chile dało panu takie przeświadczenie, że lepiej jednak prezentujemy się 4 niż tą 3, 5 z tyłu? Nie odpowiem dzisiaj na to pytanie. Znam odpowiedź, ale nie odpowiem na to pytanie, bo uważam, że w momencie, kiedy mieliśmy środkowych obrońców grających, bywały takie okresy, odkąd jestem trenerem, mieliśmy dużo środkowych obrońców grających w klubie, systemy z trójką środkowych obrońców, wykorzystywaliśmy to, mieliśmy wahadłowych w tym czasie grających, Reca i inni zawodnicy, którzy grali na tych pozycjach, graliśmy wtedy w ten sposób, bo wykorzystywaliśmy ten potencjał, który aktualnie był. Dzisiaj jest sytuacja zupełnie inna, dzisiaj mamy więcej zawodników grających na skrzydłach, w dobrych klubach, w dobrych ligach i możemy skorzystać również z drugiego rozwiązania, ale dzisiaj nie odpowiem, w jakim ustawieniu zagramy, po prostu nie chcę o tym rozmawiać. Question for Robert in English. Yeah. If you can answer in English, that would be great as well. In qualifying for Qatar, you were involved in 13 goals, 9 goals, 4 assists, more than twice than any other Poland player. Does it put any pressure on you to know that you're involved in so many goals and to be the one who's going to be the focal point for this team? I answer in Polish. Zdajemy sobie sprawę, tylko ja, że jednak i też się przygotowuję na to, że przeciwnik bardziej będzie skupiony na mojej osobie i gdzieś obrońca jeden, drugi będzie podwajał mnie jako zawodnika, ale przygotowuję się na to, żeby wykorzystać to, że gdzieś w innych przestrzeniach znajdą się wolne pola, żeby inni zawodnicy to wykorzystali. Oczywiście, jeśli rozmawiamy o statystykach eliminacyjnych, to ja osobiście oczywiście wierzę w to, że inni zawodnicy wykorzystają to, że ja gdzieś czasami mogę zejść na bok, zabierając właśnie tych dwóch zawodników, gdzie miejsce gdzie indziej się zwolni i na to będziemy przygotowani, na to się przygotowujemy, bo często tak bywało, że jednak zespół przeciwny gdzieś miał dużo większy fokus na mojej osobie, ale jesteśmy na to gotowi, więc zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik czasami bazuje na tym, jak spowodować, żeby nasza ofensywa była osłabiona, ale z drugiej strony, jeśli my będziemy widzieli, jak przeciwnik spróbuje to zrobić, to z drugiej strony coś, co nie jest czasami oczywiste, okaże się bardzo skuteczne i zdajemy sobie sprawę, że tak czasami bywa, ale będziemy to przygotowali i tutaj to może być też z drugiej strony nasz atut, żeby wykorzystywać te przestrzenie i te wolne pola, które się zrobią, jeśli defensywni zawodnicy będą zbytnio skupieni na mojej osobie. And in the final game, you play obviously Argentina. We've mentioned it before, you're coming up against Messi. I'm sure before you moved to Barcelona, you thought he was a great player. But now that you're at the club and you probably see pictures of him all over Camp Nou and at the training ground, do you appreciate just how good he is now that you're at Barcelona than maybe before you moved? Which number? You know, dla nas to będzie trzeci mecz. Oczywiście Leo Messi jest w znakomitej formie. Widać to nie tylko w reprezentacji, ale też w klubie, które w PSG, ale jeśli chodzi o to jako legenda Barcelony, to oczywiście widać to na każdym kroku. Będąc w tym klubie, tutaj nie ma dwóch zdań i oczywiście jest to lider Argentyny i tak jak powiedziałem, jest to jeden z faworytów do wygrania całych mistrzostw świata, więc zdajemy sobie sprawę, przeciwko komu będziemy grali i dla nas to będzie na pewno wielkie wyzwanie. Dzień dobry, Jacek Kurowski, Telewizja Polska, ostatni rząd, panowie, tutaj macham. Panie trenerze, mam do pana pytanie, bo dla pana, w odróżnieniu od piłkarzy, dla pana to wszystko jest nowe. Mam na myśli imprezę taką jak ta, Mistrzostwa Świata. Czy już pojawił się lekki stres, czy pojawiła się lekka nerwowość, czy pan też zaczyna to po swojemu już przeżywać? To jest moje pierwsze pytanie. Na pewno jest to coś nowego dla mnie. Pierwszy raz jestem na Mistrzostwach Świata w roli selekcjonera, ale byłem wcześniej na Mistrzostwach Europy Juniorów, to zupełnie coś innego, na juniorów piłki młodzieżowej we Włoszech i wiem, jaka jest specyfika, wiem, jak wygląda turniej.
Myślę, że na razie jestem spokojny. Zobaczymy, jak będzie bezpośrednio przed meczem. Wiem, co chcemy zrobić, wiem, jakim składem dysponujemy. Cieszę się bardzo, że wszyscy są zdrowi. Najtrudniejsze decyzje, czyli selekcja, która się zakończyła tydzień temu ogłoszeniem tej kadry, już za nami, a teraz spokojną mam głowę, działamy według planu i myślę, że tutaj musimy tak działać właśnie, żeby nie wprowadzać nerwowej atmosfery i w sztabie, i wśród zawodników. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, tak jak Robert mówi, atmosfera w drużynie jest bardzo fajna. Nie tylko ja jestem pierwszy raz na turnieju, też wielu zawodników jest pierwszy raz, ale są też tacy zawodnicy jak Robert, jak Kamil Iglik, jak kilku innych zawodników, którzy to doświadczenie już mają, wiedzą, jak to wszystko wygląda, wiedzą, jak ważny jest pierwszy mecz i mamy tego świadomość, także spokojnie patrzymy w przyszłość. To skoro o tym pierwszym meczu mowa, to biorąc pod uwagę materiał, który pan zebrał i ostatni mecz reprezentacji z Meksyku ze Szwecją, czego pan się spodziewa po tej drużynie i jednocześnie czego należy się spodziewać po reprezentacji Polski? Jak ten mecz może pana zdaniem wyglądać? Na pewno nawiążę jeszcze tutaj do tego meczu towarzyskiego z Chile. W meczu z Chile nie wystąpiło wielu zawodników, którzy mają dużą szansę zagrać od początku. Tych zmian na pewno będzie wiele i też gra będzie zupełnie inaczej wyglądała. Myślę, że to wszyscy co do tego jesteśmy zgodni. Jeśli chodzi o Meksyk, tam się niewiele zmieniło w ostatnim czasie. Mecz ze Szwecją był obserwowany przez naszego trenera, który był na żywo, podobnie zresztą jak mecz Arabii Saudyjskiej z Chorwacją. Podobnie robią nasi przeciwnicy. Potwierdziło się to, co wcześniej widzieliśmy, to, co wcześniej na co zwracaliśmy uwagę, także mamy swoje przemyślenia. Jutro zaczynamy operację Meksyk z drużyną, przekażemy pierwsze informacje. Do południa pojedziemy zwiedzić stadiony, na których będziemy grali. Po południu będziemy tutaj trenować na naszych obiektach i będziemy wprowadzać te korekty taktyczne, jeśli chodzi o nasze zachowania. Dzisiaj już też przemycimy pewne elementy drużynie, żeby zaznaczyć, jak będziemy chcieli budować akcję, na co będziemy chcieli zwracać uwagę. To, o czym Robert mówił, musimy się liczyć, że każdy grając przeciwko nam będzie skupiony na Robercie. Czasami to jest dwóch zawodników, czasami nawet trzech w pobliżu naszego napastnika. Przez to stwarzają się inne sektory otwarte i musimy umieć wykorzystywać i gry Roberta, ale też fakt, że Cinik się koncentruje na naszym kapitanie i daje nam też inne możliwości. Hi for Robert. Two days ago, Christian Bellick said that it's crucial for you to win the first game. Can Mexico complicate something for you and how? Oczywiście zespół Meksyku będzie próbował nam komplikować granie, ale zdaję sprawę, że ten pierwszy mecz będzie dla nas bardzo ważny. Jednak zdobywając punkty w takim meczu, reprezentant czuje się od razu pewniej, czuje się, że zaklimatyzowana po prostu i zdajemy sobie sprawę z jakości Meksyku, jacy piłkarze grają, jaki mają potencjał. Oczywiście, tak jak powiedziałem, my faworytem nie jesteśmy, ale to nie oznacza, że nie będziemy walczyli, nie oznacza to, że nie będziemy chcieli wygrać i zrobimy wszystko, żeby to było. Zdajemy sobie sprawę, że zespół Meksyku, jeśli chodzi, spojrzymy na zawodników indywidualnych, to mają tą jakość, mają dynamikę, mają boki bardzo dobre i jakby szybkość kreowania tej gry, więc mam nadzieję, że będziemy, jestem pewny, że będziemy przygotowani na tyle, żeby powstrzymywać ataki, a z naszej strony pokazać to, co mamy najlepsze. Dzień dobry, Adrian Melnik, TVN24, tutaj na końcu jestem. Dwa pytania do Roberta będę miał. Robercie, długo i ty czekasz i również kibice czekają na twojego pierwszego gola na Mistrzostwach Świata. Myślisz, że to będzie ten twój turniej wymarzony, wyjątkowy, że uda się poprowadzić właśnie reprezentację Polski najpierw do wyjścia z grupy, a później ewentualnie chociażby do powtórzenia sukcesu z Euro 2016? Powiem szczerze, że nie myślę o tym konkretnie. Oczywiście zdaję sprawę, że tutaj dobro drużyny, ale też to, jak cała drużyna będzie się prezentowała, ma duże znaczenie. Jeśli jako drużyna będziemy stwarzali więcej sytuacji, to też osobiście pewnie i ja, i każdy z ofensywnych, i ja będę miał więcej szans na strzelenie bramki, ale tutaj dobro drużyny jest przede wszystkim na pierwszym miejscu, a to, czy kto strzeli bramkę, to jeśli my będziemy wygrywali, to będzie na drugim miejscu, będzie miało mniejsze znaczenie. Zdecydowanie tutaj dobro drużyny jest na najważniejsze. Oczywiście ja osobiście będę starał się, co w mojej mocy, ale tutaj całokształt jest na pierwszym miejscu.
Ostatnio widzieliśmy się w Barcelonie, rozmawialiśmy, zadałem Ci pytanie właśnie, jaki jest cel minimum dla Ciebie, dla drużyny, dla trenera. Powiedziałeś, że wyjście z grupy, że zagranie tego czwartego meczu, to w takim razie co będzie najważniejsze 22 listopada w tym meczu z Meksykiem? Na czym będziecie musieli się skupić, co będzie musiała zrobić polska reprezentacja, żeby to spotkanie wygrać i żeby dobrze zacząć turniej, no i żeby mieć właśnie nadzieję na spełnienie i zrealizowanie Waszych marzeń, celów i ambicji? Dziękuję. Przede wszystkim, jeśli chodzi o pierwszy mecz, to tutaj najważniejsze, żebyśmy wyszli pomimo pewnie początkowych minut lekkiego stresu, gdzie dla każdej drużyny pierwszy mecz jest lekko stresujący, żeby wejść dobrze w mecz, żeby założenia taktyczne, które będziemy mieli, które mamy, dobrze wykonywać, żeby poczuć, że jesteśmy w tym, że tutaj walczymy od pierwszych minut, że jesteśmy na tyle pewni tego, co robimy, że za chwilę możemy strzelić bramkę, możemy stworzyć groźną sytuację i na tym powinniśmy się najbardziej skupić. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania, ta presja na każdej drużynie, jaką się wiąże, pierwszy mecz na mundial jest zawsze trochę niewiadomo mi. Wiele reprezentacji też takich faworytów też ma problem czasami w tych pierwszych meczach, ale my zdajemy sobie sprawę, że to jest jakby mundial, to są mistrzostwa świata i tutaj gdzieś ta praca albo jeśli chodzi o całe emocje, jakie będą nam towarzyszyły, żebyśmy sobie z tym poradzili. A później piłkarskie rzeczy, żeby na boisku przede wszystkim grać na tyle pewnie siebie, żeby gdzieś te nogi nie były miękkie, żeby nie bać się ryzykować, żeby nie bać się grać to, co i pokazywać przede wszystkim to, co ma najlepsze. Mamy najlepszego i zdajemy sobie sprawę, że te indywidualne rzeczy też tu mogą przełożyć się na to, że na końcu to my będziemy się cieszyli po meczu, a nie przeciwnik. Radosław Przybysz, Meczyki. Jedno pytanie do pana selekcjonera i jedno do Roberta sobie pozwolę. Panie trenerze, powiedział pan przed chwilą, że było kilku zawodników, którzy nie zagrali z Chile, ale wiemy, że zagrają z Meksykiem na przykład, oczywiście. Robert, a czy ci zawodnicy, którzy w tych trudnych, też było kilku zawodników, którzy w tych trudnych warunkach zagrali od początku do końca albo w dłuższym wymiarze czasowym. Czy możemy się spodziewać, że oni z kolei prawdopodobnie w pierwszym składzie na Meksyk nie wyjdą z tego względu, że grali do 90 minuty z Chile? Mam tu na myśli Szymona Żurkowskiego, Sebastiana Szymańskiego czy Roberta Gumnego, a może nawet Kubę Kiwiora? Nie ma takiej zależności, że ci, co grali cały mecz, nie będą brani pod uwagę z Meksykiem. Wręcz przeciwnie, wymienił pan tutaj co najmniej dwa nazwiska, które mają dużą szansę grać od początku. Także tutaj z mojej perspektywy zagrali dobre spotkanie, potwierdzili, że są w dobrej dyspozycji i tutaj decyzja zapadnie już we wtorek przed meczem, ale to nie wyklucza, że 90 minut i teraz będą odpoczywać na mistrzostwach. Dobrze, dziękuję. I jeszcze pytanie do Roberta, bo świat się dzieli na ludzi, którzy kibicują Barcelonie albo Realowi. I kilkadziesiąt godzin temu ta część świata, która kibicuje Barcelonie, była wściekła. Absolutnie rozpętało się jakieś larum, kiedy usłyszeliśmy, jakie zawieszenie dostałeś za, jak to pisano, jak to się ujmuje, dotknięcie nosa, kiedy schodziłeś z boiska w meczu z Osasuną. Trzy mecze zawieszenia, to są mecze z Atletico, ze Spaniolem i jeszcze jedno spotkanie. Jak ty zareagowałeś na tę wysoką, zdaniem kibiców Barcelony i sprzyjających jej mediów, karę? Czy powiem szczerze, że nie chcę tutaj się rozwijać na ten temat. Oczywiście nie chcę wierzyć w to, że komisja, które głosy dochodzą, że jest w Madrycie, tutaj specjalnie dodała mi mecze w zawieszeniu, żeby nie był obecny na dwóch też ważnych dla nas meczach w kontekście La Liga, więc takie rzeczy nie chcę wierzyć, ale jeśli chodzi o zawieszenie, to faktycznie dla mnie osobiście są one za duże, bo tak jak powiedziałem, jakby ten gest nie był w kierunku sędziego, tylko trenera i to widać jakby na boisku, że jednak tam trener to jest w kierunku ławki rezerwowych, czyli tam, gdzie trener stał, więc zdecydowanie dla mnie jest to za duża kara, ale no jakby mam nadzieję, że też odwołanie Barcelony tutaj wpłynie na to, na zmianę decyzji. Hello, Robert. Just a question at the back here. Three days ago there was a missile that landed in Poland and killed two people. I just wanted to know how that's affected you, the players, whether it's something that's on your mind, just, you know, what you feel about what's happened. Sorry, but I didn't hear you well. Na pewno to, jeśli chodzi o sytuację, to nie był łatwy moment i też jak każdy
z nas czekał na jakieś informacje, na wyjaśnienia i nieszczęście było takie, że trafiło jakby w osoby, które zginęły, więc to jest na pewno ciężka sytuacja, ale zdaliśmy sobie sprawę, że później po jakichś tam informacjach, które docierały, że jednak to tak, nie chcę mówić, że nie dotyczyło wojny, no bo jednak dotyczyło, ale jednak jest to, można powiedzieć, sytuacja w perspektywie czasu albo przyszłości bardziej opanowana. Oczywiście wiedzieliśmy, że też my musimy się po tych informacjach, które docierały, jak to już więcej było jaśniejszych informacji na temat tej sytuacji, gdzieś na drugi dzień pod wieczór z takim większym spokojem patrzeć na to, na sytuację, która się wydarzyła w Polsce, ale z drugiej strony też wrócić do swoich obowiązków i na tym, co powinniśmy robić. Więc mam nadzieję, że to było, nie chcę mówić, że to był przypadek, ale jednorazowa sytuacja i oczywiście u nas, jeśli chodzi o nasz cały kraj, no takie rzeczy po prostu się już nie powtórzą. Robert from Tejsa Sport Argentina, here. Where everything was told about the Ballon d'Or, you think you can show with Messi about that when you shake your hands before the game of November 30, or it won't be any space to show about this? I don't understand exactly your question. If you can make some show like everything is okay with Messi after what you say in Ballon d'Or and Messi answer or not, everything okay with this? Why not? I only ask. Okay, I answer English, but why we didn't should make the shake hand? When between me and Messi is everything fine, I don't have nothing to him, never had. Why? The question was like that? No, only because what you said about what Messi said. What I said? That Messi said. That what I said? You say that Messi said, Messi told that I need to win the Ballon d'Or, but then he didn't vote me. When I say like that? Where I say like that? When and where? You told about this and then Messi answered about this. When? You didn't say about this, okay. No, I don't remember that I say like that. Maybe you see the Instagram or something like that, there may be someone told like that, but not me. Okay, thank you. Yeah, thank you. Okay, I know you have a lot of questions to Robert and to our coach, but we have a training in 15 minutes. So the last two questions, we are not able to answer all the questions you have, so sorry for that. Robert, please. Dzień dobry, Robert Włoński, Przegląd Sportowy. Ja mam do obu panów pytanie. Robert, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów reprezentacja Polski przyjechała na turniej bez żadnej napinki, żadnych oczekiwań, rozdmuchanego balonu, tego, że wy coś musicie, że ta reprezentacja to w ogóle jest, przyjechała tutaj po puchar, czy po ćwierćfinał, czy po cokolwiek, ty pod koronę króla strzelców. Jak bardzo tobie to pomaga? A pan trener, proszę, żeby uzupełnił, jaki to ma wpływ na drużynę, że tak naprawdę te oczekiwania są zdecydowanie mniejsze w porównaniu z tym, co było przed poprzednimi turniejami. Dziękuję. Zdecydowanie faktycznie ten balonik nie jest napompowany, tak jak to bywało często przed poprzednimi turniejami. Myślę, że może bardziej realne spojrzenie na całą sytuację. Oczywiście, czy nam to będzie pomagało? Ciężko mi powiedzieć, no, trzeba poczekać na mecz. Może będzie trochę łatwiej podejść do meczu, przygotować się z mniejszymi oczekiwaniami niż które były wcześniej. Dla nas oczywiście najważniejsze jest to, co my mamy robić. Cała ta otoczka, czy to jest spowodowane tym, że mistrzostwo się o tą zimę, a nie w lato, że tego czasu rozmowy na temat mundialu, na temat mistrzostw świata były zdecydowanie mniej czasu, no bo jeszcze niedawno większość z nas żyła rozgrywkami ligowymi. Ciężko mi powiedzieć. Jakby taka sytuacja jest, jakby my nie rozmawiamy o tym temat, tylko bardziej skupiamy się na tych przygotowaniach. A czy ona nam pomoże, czy nie, to pewnie to będzie w meczach widoczne. Mam nadzieję. Co do pompowania balonika, myślę, że Krycha skutecznie go przebił swoją wypowiedzią po meczu, ale myślę, że im bliżej meczu, to
Wy dziennikarze, taka wasza praca, na pewno będziecie coraz więcej pisać o reprezentacji, o mistrzostwach, no bo już jesteście tu też z nami, macie wiele informacji i to zainteresowanie będzie coraz większe i na pewno wszyscy to czujemy, że jesteśmy w szczególnym miejscu, w nietypowej porze, będziemy grali mecz o punkty w mistrzostwach świata i myślę, że to będzie dobre, bo wiemy, jakie jest zainteresowanie, wiemy, co się działo we wcześniejszych latach, gdy polska reprezentacja grała, czy to w mistrzostwach świata, czy w mistrzostwach Europy. Czy to dla nas dobrze, że nie pompuje się balonika? Nie wiem, trudno powiedzieć, zgodzę się z tym, co powiedział Robert. Mistrzostwa niejako z marszu, nawet nie było czasu, żeby się rozpędzić, jeśli chodzi o media, bo ligi trwały, powołania były bardzo późno ogłoszone i stąd też może takie wyciszenie początkowe, no ale teraz wszystkie oczy skierowane są na Katar i mamy tego świadomość i chcemy podołać zadaniu. Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dzień dobry. Mam pytanie do pana Roberta. Panie Robercie, jakiś czas temu na Stadionie Narodowym odbyło się takie oficjalne przekazanie opaski w barwach Ukrainy przez Andrija Szewczenki dla pana. Andrij Szewczenko poprosił wtedy pana, żeby zabrał pan tę opaskę w barwach Ukrainy tutaj do Kataru w ramach podziękowania tego, co naród polski zrobił dla narodu ukraińskiego. Czy ta opaska dotarła tutaj z panem do Kataru i czy planuje pan w niej zagrać w którymś meczu tutaj na Mistrzostwach Świata? Dziękuję. Jeśli chodzi o temat opaski, to tak, oczywiście tutaj była prośba ze strony Andrija, żeby zabrać ją do Kataru. To jest duża różnica, zagrać w niej, a zabrać ją do Kataru, więc tak, ona została przywieziona tutaj do Kataru, ale tematu, żeby zagrać w opasce, nie było i nie ma. To było ostatnie pytanie na dzisiejszej konferencji. Dziękujemy za ten liczny udział. Zapraszamy na 17 na sesję treningową. Kwadrans pierwszy będzie otwarty dla państwa. Do zobaczenia. Dziękuję. Zaczynamy od siłowni, także troszeczkę się opóźni to wyjście. Jesteśmy, wracamy po konferencji prasowej. Zresztą tak jak słyszeliśmy też podczas tej wystąpienia, będzie trening jeszcze naszej reprezentacji. Pierwszy już w Katarze, pewnie za około 15 minut, może troszeczkę dłużej. I też mamy oczywiście naszego wysłannika, szalonego reportera Adama Sławińskiego, z którym się będziemy łączyć. Który dzisiaj? Opowie... No oczywiście, zaraz, teraz tutaj, jak ktoś mi na żywo, kamery zainstalowane tu w studiu. Także to wszystko będzie jeszcze przed nami. Także to jest pierwszy komunikat, a drugi komunikat to jest taki, że to są ostatnie chwile, bo za moment mundiala, by zamawiać nasz przewodnik kibica, 400 stron, kilogram wiedzy na temat nie tylko stricte finalistów 32, ale i też samego miejsca, też i bardzo dużo na temat przede wszystkim oczywiście naszej reprezentacji, także jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, to zachęcamy, bo zostało nieco ponad 4000 sztuk, także i dużo i mało, link oczywiście i szczegóły w opisie naszego filmu, natomiast wracając tutaj do dyskusji na temat naszej kadry, na temat Kataru. Jakie wrażenia po tej konferencji? Czesław Michniewicz mówił, że na pytanie, czy zagramy czwórką, wiem, ale nie powiem. No i też się nie dziwimy, bo nie ma co zdradzać wszystkiego przed tym meczem z Meksykiem. Dużo też tych pytań było Leo Messiego, także takim gwiazdorstwem troszeczkę poleciało, no ale nie ma się co dziwić, no bo Robert Lewandowski, no to też chyba takie momenty, tutaj czasami się uśmiechaliśmy, zwłaszcza jak była ta wymiana taka zdań z jednym dziennikarzem, który go pytał o to, czy... Tak, czy poda rękę Messiemu, bo jakieś były niesnaski, tak się uśmiechaliśmy, no ale to też no, pokazuje, że jednak no, mamy po prostu w swoich szeregach taką gwiazdę o formacie światowym. No mnie na tej konferencji jedna rzecz zaskoczyła, bo widać było wyraźnie, kiedy tak mieliśmy przejścia z selekcjonera na Lewandowskiego i z Roberta na Michniewicza, kto jest debiutantem, a kto jest starym wygą. Jednak trochę zaskoczył mnie Czesław Michniewicz, bo zawsze go miałem za takiego człowieka, który raczej błyszczy w świetle kamer, który umie popisać się jakąś taką ripostą, ciekawą odpowiedzią, poczuciem humoru. Natomiast po nim było widać wyraźnie, że jednak jest spięty. Jest taki oschły, taki pilnujący się bardzo, by za dużo nie powiedzieć, a właściwie, żeby nic nie powiedzieć. Natomiast po Robercie, no luz, pełen uśmiech, no widać takie obycie międzynarodowe. No ta zbitka mnie zaskoczyła i ta dysproporcja między nimi, bo myślałem, że tutaj będą grali w jednej lidze, a tutaj te dwie ligi jednak były różne. Marek, jak wrażenia po wypowiedziach ludzi z naszego obozu? Zgadzam się, widać było. Zresztą chyba Lewy na samym początku od razu to powiedział, że zdecydowanie lepiej się czuje w Doha, a jeżeli to było w Soczi. Pewnie często tam bywa, tak więc ten klimat i całe otoczenie go w ogóle nie zdziwiło, dlatego czuję się praktycznie może nie jak w domu, ale bardziej jak
w dobrej atmosferze, tak? No, dla trenera Michniewicza no, nikt tutaj nie będzie odkrywał Ameryki. Jest to debiut na tak wielkiej imprezie, dlatego pewnie już się gdzieś tam zaczyna włączać to myślenie analityczne, dlaczego ten, dlaczego nie, może jednak damy tego. Wydaje mi się, że znając trenera pewnie kilkanaście godzin spędzę nad tą analizą, kogo dać i w jakim systemie wyjść, czy tą czwórką, czy trójką. Moim zdaniem chyba jednak zostaniemy przy tej czwórce, bo to chyba lepiej wygląda i trener przy tym systemie się lepiej będzie. Czwórka jak Szczyle, tylko że minus gumny, a plus kasz, tak? I oczywiście szczęsny brąz. Kiwior Glik. No i Kasz. Czy jednak nie Bednarek? I Kiwior Glik, Kasz i moim zdaniem Bereś na lewej. No tak, też tym chyba wejściem w meczu z Chile, jeśli byśmy doszukiwali się jakichś pozytywów, no to no postawa Bartosza Bereszyńskiego niewątpliwie takim była. Zresztą też trzeba patrzeć pewnie pod kątem Meksyku, bo zazwyczaj też trener Michniewicz no często budował tak swoje zespoły pod silne punkty przeciwnika i poprzez ich unieszkodliwienie. Zatem Bartosz Bereszyński, który oczywiście na lewej stronie w swoim klubie nie gra nigdy, ale w reprezentacji pewnie gdyby tak przeanalizować tym pod kątem, gdzie grał więcej i częściej, to wyszłoby, że jest bardziej lewostronny niż prawo. No tak myślę o Bereszyńskim, oczywiście w Serie A, no to co tydzień właściwie mierzy się z jakimś klasowym skrzydłowym, no bo właściwie każdy klub ma jakiegoś lewoskrzydłowego bardzo dobrego. No i tutaj wydaje się, że w Meksyku z drugiej strony, czyli akurat na prawym skrzydle, grając na lewego obrońcy, zagra Irving Lozano, który jest Bereszyńskiemu świetnie znany, z którym się potykali nieraz i to też przemawia za tym, żeby wystawić Bereszyńskiego. Widać było ze Szwecją, że zarówno Vela, jak i no Lozano może mniej, ale Lozano to wiadomo, że jest to duży potencjał, ale Vela i Lozano to są skrzydłowi, którzy no, mogą napędzić grę, którzy grają w sposób rozmaicony i którzy robią różnicę, mają łatwość wygrywania pojedynków. No i to jest jeden z warunków powstrzymania ich, zatrzymanie, żeby ten mecz potoczył się po naszej myśli. Mhm. No też taki temat, który tutaj był na tej konferencji poruszany, no to jest właśnie kwestia tych przygotowań, czy nie za późno, czy potrzebny był ten mecz z Chile już nie tylko pod takim kątem piłkarskim, ale też i zdrowotnym, organizacyjnym, też w takiej temperaturze, a nie innej. No trener Michniewicz tutaj tłumaczył się poniekąd tym, że no w Katarze już nie można było tych sparingów organizować. Były myśli ewentualnie o Emiratach, może jakichś innych ciepłych krajach. Jakoś wam się zapala delikatnie lampka, że gdyby oczywiście odpukać nam się nie udało, ale no jeśli tak będzie, no to może być jakiś jeden z powodów, czy tutaj jednak nie ma co do tego wielkiej wagi przywiązywać, bo też tak jak trener zwraca uwagę, no nie tylko my przyleciliśmy wczoraj, tylko też kilka innych reprezentacji. Czy pewnie, na pewno każda taka sytuacja, jeżeli będzie wygrana, to będziemy mówili, że to się udało, co później w efekcie jest jakąś kumulacją dobrego wyniku. Natomiast też odwrotnie. To wszystkiego da się dorobić teorii. Dokładnie. I teraz też tutaj słyszeliśmy, profesor Chmura też powiedział, że warto byłoby trochę wcześniej pojechać, żeby się zaaklimatyzować, ale i gdzieś tam później możemy dołożyć, tak, że nie byli dobrze zaaklimatyzowani, zła taktyka, zły dobór zawodników i tak dalej. I to może być efektem tego, że zremisujemy albo nie wygramy z Meksykiem. Ale ja bym tutaj patrzył poprzez pryzmat właśnie wypowiedzi lewego, który jest pewny siebie, zna swoją wartość. Jeżeli do tego lewego dojdzie dwóch, trzech zawodników, na pewno pociągną całą drużynę. Zgadzam się to, co powiedział trener Michniewicz, że ten zespół będzie całkiem inaczej wyglądał, a jeżeli w meczu z Chile, bo to będą inni zawodnicy grali, tak? Tu w meczu z Chile zauważyliśmy, widzieliśmy zawodników, którzy no mniej grają, są pod formą. Większość zawodników, takich jak Cash, Zaleski, Bielik, Lewandowski, Zieliński, Szczęsny, oni grają regularnie. To będzie kręgosłup tej drużyny. Wchodzi Bereszyński i możemy powiedzieć, który wchodzi na lewą stronę, pokazuje, że będąc w formie, od razu to widać na tle naszych zawodników, którzy grają mniej. Tak więc na pewno ten zespół będzie zdecydowanie inaczej wyglądał i na pewno będziemy mieli dużo większe utrzymanie się przy piłce, a jeżeli w tym ostatnim meczu. Było też pytanie do
do Roberta Lewandowskiego o to, czy ten czas na odpoczynek mu posłuży. No pewnie dobrze jest, że miał trochę więcej czasu na oddech, że może nie jest aż tak bardzo wyeksploatowany, że nie gra, nie wiem, 10 dni po swoim ostatnim meczu. No ale tutaj myślę, że dla takiego piłkarza jak Lewandowski nie tyle istotny jest czas, co jednak ludzie i serwis. Jeśli ten serwis będzie odpowiedni, no to nie będziemy się martwili tym, czy wypoczął więcej, czy mniej. No, on musi po prostu mieć z kim grać, musi mieć piłki odpowiednio grane, musi mieć odpowiednią liczbę zawodników blisko siebie, bo jeżeli to będzie tylko tak wyglądało, tak jak w meczu w Chile, że długa piłka i jedziemy, czy też tak na zasadzie ostatniego meczu na Euro ze Szwecją, że podanie Zielińskiego akurat na 50 metrów i Lewandowskiemu wyszła akcja i wyszedł strzał i był gol, no ale no to takie rzeczy mogą się zdarzać, no ale to powiedzmy, że no jednak gra reprezentacji oczekujemy, że będzie trochę inaczej wyglądała. No tak, no też kwestia jest wtedy ustawienia całego zespołu, czy jeżeli presujesz, czy zbierasz drugie piłki, no to jeżeli jesteś ustawiany na własnej połowie, no to wiadomo, że trudniej później z tego wszystkiego wyjść, a jeśli wychodzisz nieco wyżej, no to automatycznie jesteś bliżej bramki, nieco łatwiej temu napastnikowi wypracować sytuację. Natomiast no Marek, z twojej perspektywy byłego zawodnika, teraz trenera, to może być atut pomocny, że tak naprawdę z marszu wchodzą teraz ci zawodnicy w trakcie sezonu, że nie ma tych długich przygotowań i też w ogóle jak te treningi według ciebie powinny wyglądać tutaj, żeby tę formę no jak najbardziej podtrzymać, bo no to też jest bardzo, bardzo specyficzna sytuacja. Tutaj tak naprawdę trener Michniewicz nie ma takiego typowego okresu, gdzie nie wiem, budujesz siłę na mundial, budujesz przygotowania. Coś no i, to może być plus. No to może plus. Przytoczę słowa Alexa Fergusona, który kiedyś wypowiedział się, że bardzo rzadko robił transfery gwiazd, które zaistniały na dużych turniejach, czyli Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Dlaczego? Dlatego, że większość gwiazd takich z prawdziwego zdarzenia już były zmęczone całym sezonem, bo grają po 9-10 miesięcy non-stop. Czasami zdarzało się, że po 60-70 meczów i one są zmęczone. Dlatego gwiazdy, które wypływały na tych turniejach, on raczej patrzył na nie troszeczkę przez ciemniejsze okulary i zazwyczaj nie transferował ich do Manchesteru United. I okazywało się później, że to były trafne wejścia. Tak więc teraz w tym momencie, kiedy te gwiazdy, tak jak Lewy, Messi, oni tak naprawdę w listopadzie, w grudniu jeszcze grają Ligę Mistrzów, jeszcze są mecze ligowe i to też może być atut dla tych zespołów, takich jak my, które mamy gwiazdę Lewego czy Zielińskiego, że oni nie są jeszcze tak zmęczeni, tak wyeksploatowani w sezonie, jak byliby po całym sezonie w swoich klubach. Tak więc też jestem ciekawy, jak będą ci najwięksi zawodnicy wyglądali na tych mistrzostwach. Czyli mniej niespodzianek zakładamy. Wydaje mi się, że tak. Mi się też tak właśnie. Też mi się wydawało, kiedy pod tym kątem analizowałem, że takie przejście z marszu, tylko zmiana scenografii, można powiedzieć, i zmiana koszulek, no to spowoduje, że tutaj ci piłkarze i te drużyny staną się bardziej obliczalne i obliczalni. Że też bym raczej stawiał na ten mundial pod kątem mniejszej liczby niespodzianek, że tutaj nagle ktoś wyskoczy, że nagle, nie wiem, w grupie, w której, tak jak zdarzało się na poprzednich Mistrzostwach Świata, gdzie mamy losowanie, ktoś tam jest w grupie z Nową Zelandią, czy akurat na świeżo, tak najbardziej mam w pamięci Włochów, byli w grupie z Nową Zelandią i ta Nowa Zelandia jest wyżej od nich w tabeli, czy przegrywają ze Słowacją. Zatem tutaj jakoś tak trudniej mi uwierzyć w takie rozstrzygnięcia, kiedy mamy w grupie zdecydowanie dwa zespoły, które wychodzą na plan pierwszy. Nie dotyczy to naszej grupy, bo tutaj stawiam tam z Meksykiem, powiedzmy tak, pół na pół. I one z kolei zajmują miejsce trzecie i czwarte. Mhm. Tak, zatrzymując się jeszcze na chwilę przy tej naszej linii obrony. Jan Bednarek, myśli, że to jest największe przegrane ostatnich miesięcy w kadrze, bo gdybyśmy pewnie jeszcze rozmawiali, nie wiem, miesiąc może nawet, no chociaż miesiąc temu to już się trochę zaczynało, no ale na pewno w czerwcu choćby, czy nawet jeszcze w sierpniu, no to trudno było nam uwierzyć, że jeżeli będziemy grali czwórką z tyłu, no to ktokolwiek inny stworzy te parę stoperów niż Kamil Glik i Jan Bednarek. A tutaj oczywiście dobra forma Kiwiora, to jest jedno, no ale z drugiej też brak gry Jana Bednarka, niepewność coraz większa w tych zachowaniach, jeśli już na boisku był. No i w tym meczu z Chile wydaje mi się, że też to było widoczne. Jakby podchodzicie do... Wyobrażacie sobie, że ewentualnie Bednarek może zagrać z Meksykiem, czy bylibyście zdziwieni? Może nie zagrać?
Znaczy, czy może, czy wyobrażacie zagrać? Sobie, że może zagrać? A, że może zagrać. W pierwszym składzie. No jeśli, no tutaj zgodzimy się tak, jak Marek powiedział, że gdy widzimy tę naszą reprezentację w ustawieniu już czwórką... Poczekaj, Tomku, bo z tego, co słyszę, mamy Katar już na łączeniu. To Katar, widzisz, drugi raz chcę o Bednarku i jednak nie możemy, więc chyba tutaj jest też... Czyli zagra. Czyli zagra. Halo, halo, Adasiu, słyszymy się? Słuchajcie, tak. Witamy serdecznie. Tak, no to opowiadaj, jak tam? I słyszę, że się... Słuchaj, co generalnie trzeba powiedzieć, że wczoraj mieliśmy naprawdę podróż z przygodami, może nawet nie podróż z przygodami, a delikatne problemy przy zakwaterowaniu, bo jakieś 3-4 godziny czekaliśmy na to, żeby otrzymać pokój, natomiast trzeba powiedzieć, że to było tutaj, jeżeli chodzi o katarski czas, gdzieś o godzinie pierwszej, więc położyliśmy się po piątej, spaliśmy dzisiaj, nie wiem, 3-4 godziny, także generalnie jesteśmy zmęczeni. Rano szybko, taki dzień organizacyjny, trzeba było ogarnąć akredytację, zobaczyć, co gdzie jest. Jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia, to na pewno jest mega parno, to na pewno jest kraj, który powiedziałbym, pamiętasz, jak było Euro 2012? My byliśmy wtedy bardzo zdegustowani tym, że nie jesteśmy gotowi, że nie wszystkie drogi zostały wybudowane, a tutaj tak naprawdę Katar cały czas się buduje. Tutaj jest jeden wielki plac budowy i generalnie czy w nocy, czy w dzień, wszędzie pracują budowlańcy. Także generalnie miasto cały czas w budowie, tak jak powiedziałem. No a jeżeli chodzi o reprezentację, no to mamy ten trening, na którym dzisiaj skupi się reprezentacja na stałych fragmentach gry. Jutro będzie to taktyka i o godzinie 16:45 tutaj zaszło słońce. Także teraz, jak widać, no już są warunki w miarę komfortowe do tego, żeby przeprowadzić jednostkę treningową. I jutro selekcjoner Michniewicz miał w planach ten trening o godzinie 11, żeby trochę też przygotować do tych cięższych warunków reprezentację Polski. Natomiast ostatecznie ten trening został przełożony. Jutro także spotkanie treningowe, sesja treningowa reprezentacji Polski będzie wieczorem, po niej albo przed nią konferencja, także od razu też informacja dla was z ostatniej chwili, że musimy zmieniać ramówkę. No to tutaj proszę bardzo do wydawców to wszystko zapisać. Natomiast Adam, powiedz mi, czuć atmosferę mundialu, że dzieje się wielki turniej albo za moment się rozpocznie, czy niekoniecznie? Wiesz co, tę atmosferę mundialu powiedziałbym bardziej widać niż czuć, bo mam takie wrażenie, że tutaj wszystko jest obrędowane tymi znakami mundialu, znakami FIFA i to wszędzie tutaj widać. Natomiast no, mało kibiców, więcej, tak jak tutaj wszyscy piszą, ludzi z Indii, z Pakistanu, z Nepalu. I to prawda, oni będą otrzymywać jakieś bilety. Ewentualnie będą w bardzo korzystnych cenach te bilety mogli kupować, bo z niektórymi Pakistańczykami czy też Nepalczykami udało nam się porozmawiać. Natomiast to też nie jest tak, że oni tutaj, nie wiem, przyjeżdżają jakimiś samochodami, samolotami czy statkami, bo tak naprawdę tutaj większość ludzi to właśnie Pakistańczycy, Nepalczycy, ludzie nie z Kataru, bo szczerze, no to jesteśmy tutaj niecałe 24 godziny, ale my jeszcze nie spotkaliśmy chyba żadnego Katarczyka. Tutaj tak naprawdę są tylko ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy i ci ludzie będą pewnie zasiadali na stadionach, tak jak tutaj dzisiaj rano powiedział Tomek Wodarczyk w meczykach, że będzie pewnie 5 tysięcy Polaków, ale 20 tysięcy kibiców reprezentacji Polski, bo ci Nepalczycy czy tam Pakistańczycy, oni dostają na przykład bilety lub kupują sobie bilety, tak jak powiedziałem, w bardzo korzystnych cenach, na przykład po przeliczeniu na złotówki za 50 zł i wybierają, której reprezentacji będą chcieli kibicować. Okej, okay. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja z tym piwem, no bo dzisiaj to duże poruszenie nawet i w Polsce, że miało być piwo, nie będzie piwa na stadionach. Wiesz co, nie będę ukrywał, że wczoraj wieczorem, kiedy tak siedzieliśmy mega zmęczeni na recepcji, zacząłem pytać, gdzie ewentualnie można się trochę orzeźwić takim zimnym piwkiem. Podobno obok naszego hotelu jest jakiś klub, w którym można piwo kupić. Oczywiście to są te piwa takie 3-procentowe, piwa trochę mniejsze i piwa w cenie około 40 riali, a więc no, na złotówki to będzie około 45 zł. Natomiast no, tak jak dobrze słyszeliście, pewnie i to już chyba zostało oficjalnie
potwierdzone, oficjalnie ogłoszone, też nie miałem czasu na to zerknąć. Natomiast dzisiaj Katar, a także FIFA wydadzą albo wydali oświadczenie, że tego piwa w tych strefach kibica nie będzie. Natomiast no mówię, w niektórych hotelach, w lepszych restauracjach albo droższych restauracjach ten alkohol jest, natomiast po prostu jest w droższych cenach. I jeżeli chodzi o ludzi z zagranicy, tutaj myślę i mam wrażenie tak po tych pierwszych godzinach spędzonych w Katarze, jednak jest lekko przymykane oko na co robią ludzie z zagranicy. Także tutaj myślę trochę inaczej do tego Katarczycy, czy też policja będą podchodzili, bo tutaj naprawdę wszyscy są mega mili. Czy mówimy tutaj o ludziach, którzy pracują jako policjanci, jako służby cywilne, czy też po prostu o mieszkańcach. Ale tak jak mówię, no mieszkańcy to póki co na razie nie spotkałem żadnego Katarczyka. Krótko jeszcze jesteś może dlatego. O reprezentację Polski jeszcze zapytam właśnie. Jak ta aklimatyzacja na razie z twojej perspektywy przebiega? No i też ta kwestia kibiców, bo też wiemy, chyba to wczoraj już Kuba Kwiatkowski mówił, że choćby na tym treningu, na którym ty będziesz, no to kibiców nie może być, nie są wpuszczani. Nie, nie może i to nie jest decyzja reprezentacji Polski, żeby też to doprecyzować i wyjaśnić. To decyzja FIFA, że na treningach każdej z reprezentacji po prostu nie może być kibiców i w ten sposób to będzie wyglądało na treningach każdej z reprezentacji, także to nie jest tylko sytuacja, która wydarzy się z reprezentacją Polski. Jeszcze przypomnij, bo jeszcze o coś pytałeś. No bo ogólnie o reprezentację Polski, czy to coś zaobserwowałeś, czy byłeś pod hotelem, jakby jak te pierwsze godziny naszej reprezentacji? Wiesz co, powiem ci tak, my na pewno będziemy starać się tutaj robić jakieś vlogi, na razie tak jak powiedziałem, trochę mamy taki dzień organizacyjny i sami się odnajdujemy w tym Katarze, sprawdzamy, gdzie jest baza, gdzie jest hotel reprezentacji Polski, bo to jest oddalone od siebie o jakieś 10 kilometrów. Natomiast trzeba powiedzieć, że taksówki tutaj są mega tanie ze względu na tanie ceny paliwa, bo tutaj 20 kilometrów przejechaliśmy za jakieś 30 zł. To myślę, że w Polsce jest nie do zrobienia. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to myślę, że będziemy regularnie tutaj raportować, jak to wygląda. Będziemy sprawdzać także bazę treningową, na której akurat teraz jesteśmy, ale także bazę hotelową reprezentacji Polski. Jak się uda, to może nawet jutro rano wskoczy jakiś vlog. Zobaczymy, czy tutaj będziemy mieli wystarczającą ilość materiału, ale na pewno tutaj w tych naszych vlogach, raportach będziemy dawać znać, co się dzieje. No i myślę, że niedługo jak przyjedzie Mati, przyjedzie kilku ekspertów TVP, którzy także będą naszymi ekspertami podczas tego mundialu, to będziemy ruszać z jakimiś live'ami, jakimiś większymi produkcjami. Adasiu, walcz dzielnie w takim razie. Dzięki wielkie i dużo zdrowia. Trzymajcie Walczymy, się. Trzymajcie się. Tak wygląda boisko. My jeszcze spróbujemy coś do vloga ponagrywać, także mamy nadzieję, że jutro jakieś pierwsze korespondencje się pojawią. Tak jest. Trzymamy za słowo. Pozdrawiamy serdecznie. Jednej rzeczy na pewno zazdrościmy, bo ten podciągnięty rękawek natomiast w Polsce niemożliwy. Natomiast tutaj jeszcze nie ma reprezentacji Polski. Ewentualnie, o, proszę bardzo, teraz akurat reprezentanci Polski wychodzą na boisko, więc ewentualnie możecie jeszcze w ramkach na chwilę nas podtrzymać, żeby pokazać, jak to wszystko wygląda. Już oddajemy wam głos do studia. Czterech bramkarzy, czyli Kasper Tobiasz jest. Oczywiście wiemy, że powołany w taki sposób nieoficjalny, nie jest na tej liście, ale będzie w zajęciach brał udział, no bo to też wiemy, że była dosyć istotna kwestia dla Czesława Michniewicza, ale pewnie i dla wielu trenerów, żeby właśnie tych czterech bramkarzy zazwyczaj na zajęciach mieć, bo nie wiem, Marek, jak do tego podchodzisz, ale łatwiej pewnie czasami jakieś gierki zorganizować czy coś takiego, kiedy jest czterech bramkarzy, no tak z punktu widzenia już czysto szkoleniowego czy technicznego i myślę, że to może nawet dobrze koniec końców zostało rozwiązane, bo ukróciło trochę te dyskusje, czy potrzebny jest czwarty bramkarz, który zajmuje teoretycznie miejsce komuś z pola, a tak to można powiedzieć, że trochę jest wilk syty i owca cała. No jak mogliśmy usłyszeć, też taki mundial nieoczywisty, trochę tych absurdów jest, choćby w związku z tymi ludźmi właśnie ściąganymi z innych krajów, czy z tym, że no Adaś już mimo wszystko kilkanaście godzin na miejscu jest, a mówi, że jeszcze Katarczyka żadnego nie spotkał, więc myślę, że gdziekolwiek indziej ten mundial byłby zorganizowany, to inaczej by to wszystko wyglądało, no ale mam nadzieję, że oczywiście też dużo będzie dobrej piłki i jak najmniej różnego rodzaju wątpliwości. Słuchajcie, myślę, że to też jest dobry moment, żeby uruchomić telefony. Myślę, że tak ze 2 czy 3 jeszcze do końca naszego programu będziemy w stanie odebrać. Widzimy numer na ekranie 22 486 65
5-6, a ode mnie też jeszcze zaproszenie po tym filmie do opisu, bo tam też dwie takie sprawy, można powiedzieć, trochę wręcz ze sobą powiązane. EA Sports, czyli FIFA 23 ze specjalnym dodatkiem mundialowym, można zagrać reprezentacją Polski, wygrać z każdym, także tutaj te wszystkie dywagacje wtedy nie mają znaczenia, polecamy serdecznie. A druga rzecz to X.com, też partner kanału sportowego, projektory Epson można dostać w promocyjnej cenie, oglądać mistrzostwa świetnej jakości, też oczywiście wszystkie informacje w linku. A my, wracając do tematu, no nie odpuszczę tego Jana Bednarka. Jak już zaczęliśmy, to skończmy. No bo faktycznie to jest moim zdaniem kwestia taka wyjątkowa i nieoczywista, że akurat ten zawodnik trochę nam się posypał w ostatnich miesiącach. No to pewnie ty wiesz lepiej, tak obserwując przede wszystkim zmianę barw. Ale czy największy? Pewnie jeden z większych, no bo co powiedzieć o Pawle Dawidowiczu, który też w tej reprezentacji już zaznaczył swoją obecność, a w ogóle na mundial nie pojechał z różnych powodów i oczywiście też takie argumenty na tym, żeby nie pojechał, spokojnie by się znalazły. Czyli takich piłkarzy jest więcej. No w tym momencie, tak jak Marek już wymienił chyba te tyły nasze, i w sumie ja bym się zgodził, że bardziej Glik z Kiwiorem, grając w ustawieniu czwórką i po bokach Kasz z Bereszyńskim niż to ustawienie z trójką. No i w tym momencie zatem Bednarek byłby takim największym nieobecnym pewnie z tych, którzy są na tym mundialu, największym nieobecnym w podstawowym składzie. Mhm. Z tego co słyszę, mamy już pierwszy telefon, także odbieramy. Halo, halo, cześć, jesteś z nami. Cześć, serdecznie, witam, Tomek z tej strony. Witamy serdecznie. Słuchajcie, ja mam ponownie takie pytanie odnośnie reprezentacji. Jak myślicie, pierwszy mecz, mamy szansę powalczyć o cokolwiek z Meksykiem po tych, co się wydarzyło w Chile? I to jest jedno pytanie. I drugie, ja właśnie bardziej bym stawiał, usłyszałem waszą rozmowę, bardziej bym stawiał, że wyjdzie jednak Bednarek z Glikiem niż Kiwior. Z tego względu, że myślę, że Czesiu Michniewicz postawi właśnie na bardziej sprawdzoną parę. Nie wiem, czy to się ze mną, widzę tam chyba Tomek mówi, że jednak nie. I takie pytanie odnośnie do Marka Sagonowskiego, jeszcze nie odnośnie mundialu, czy już jakąś pracę trenera będzie miał, czy nie? Czy jeszcze zostaje wolnym strzelcem, jak to się mówi? No, posada trenera już jest, bo jest Pogoń Siedlce, także tu od razu odpowiadamy za Marka. Tak. A odnośnie meczu z Meksykiem, jak wy to widzicie, bo tutaj mamy pytanie. Ja uważam, że jak najbardziej są szanse, żeby wygrać z tym Meksykiem. Ponownie powtórzę to, co powiedziałem, to co powiedział selekcjoner Michniewicz, że to będzie inny zespół, bo mówimy tutaj Szczęsny, Zieliński, Lewandowski, prawdopodobnie Bielik zagra w tym meczu, w pierwszym składzie. No tak, wejdę ci słowo, właśnie skrzydła, jak ty byś widział tutaj, bo mieliśmy taką zagwozdkę w trakcie konferencji, no bo ci skrzydłowi to też wiemy, że to newralgiczna pozycja u nas w kadrze. No tak, ale mamy Kamińskiego młodego, który może dać troszeczkę szaleństwa. Mamy Zaleskiego, który ja powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem tego młodego zawodnika. Jest Szymański, który w Holandii bardzo dobrze wygląda. Tak więc te skrzydła, to co trener powiedział, te skrzydła są mocno obstawione. Możemy później dopełnić takim doświadczonym zawodnikiem, jakim jest Grosicki. Wydaje mi się, że na pewno są duże szanse są na to, żeby wygrać się z tym Meksykiem. Ja w to wierzę, ale no zobaczymy. Piłka to jest 90 minut, to nie jest papier, to jest walka na boisku, dyspozycja dnia, ustawienie taktyczne i zawodnicy z jakością, którzy mogą i powinni jak gdyby wygrywać takie mecze. Jeśli chodzi o... No też uważam, że... Tak, prosimy. Sorry, że mam wejdę w zdanie. Mam takie pytanie. Nie myślicie bardziej, że można by było spróbować na przykład wyjściem, bo tu Marek mówi o Szymańskim, Frankowskim na przykład, że Grosicki na zmianę, jak ci się mówiło, tam wiadomo, że ostatnio pewnie 20 minut dostanie, bo nie wierzę w to, że wypuści go, a właśnie zaryzykować i wyjść z Grosickim w pierwszym składzie na przykład i na drugiej stronie z Frankowskim. Czy jest taka możliwość, czy myślicie, że to jest nierealne, żeby Grosicki rozpoczął w ogóle w pierwszym składzie? Mało, moim zdaniem mało realne. Żeby Grosicki rozpoczął w podstawowym składzie, też jestem ciekaw, czy jak to trener rozwiąże, czy na przykład w ogóle zrezygnuje z takich
z takich, powiedzmy, skrzydłowych ofensywnych kosztem zagęszczenia środka pola, bo tutaj też Meksyk na pewno jest i trzeba ludzi, czy Bielik, Krychowiak, Zieliński, Szymański, no to jest możliwe, ten kwartet w środku pewnie jest brany pod uwagę. Jak ja oglądałem Meksyk teraz w meczu ze Szwecją, to na pewno rzuca się w oczy to, że jest to wyższa kultura piłkarska od naszej. Tutaj to nie ulega wątpliwości. Indywidualnie jest to wyższa półka. Natomiast zespołowo no mają swoje braki, no bo na pewno jeśli uda się wyrwać Meksykowi z tego ich pierwszego takiego uścisku, bo oni po stracie piłki natychmiast wysoko doskakują i starają się wysoko odebrać piłkę. Jeśli tego uda się uniknąć i przedostać się z piłką, no to oni już tam mają problemy, bo mają wysoko grających bocznych obrońców. Już nie mówię o tych stałych fragmentach gry, bo to już stało się niemalże przysłowiowe, że jeśli mamy Meksyk pokonać, to dzięki rzutom, dośrodkowaniom rzutów rożnych i rzutów wolnych, no ale powiedzmy, niech tak będzie. Ale czyli ten Meksyk piłkarsko jest bardzo dobry indywidualnie, ale jako drużyna to wcale już tak to dobrze nie funkcjonuje. Łatwo tam znaleźć słabe punkty, w które można uderzyć. Aha. No dobrze, dziękujemy bardzo za telefon i oczywiście zachęcamy. Myślę, że jeden na pewno jeszcze odbierzemy, także numer na ekranie 22 486 6556. Natomiast jest z tego, co słyszę, zresztą mamy, także bardzo ładnie to się wszystko nam układa. Halo, odbieramy telefon. Cześć, jesteś z nami na antenie. Tak, jestem. Mam takie pytanko, ogólnie Alek z Olsztyna dzwoni. Witamy serdecznie. Mam takie pytanko. Czy zmiana klimatu tak mocno wpłynie na zawodników? Jak to myślicie? Czy już przyjechali, w Polsce jest maksymalnie plus 5, a tam upały? Aha. I jak to waszym zdaniem? Moim zdaniem nie do końca, bo na przykład nasz as lewy przyjeżdża z Barcelony, są zawodnicy, którzy we Włoszech grają, tak więc ta temperatura nie jest aż tak niska, jak w ostatnim czasie u nas w Polsce. 7 dni to jest taki dobry moment, że nie powinna ta aklimatyzacja przeszkadzać. Halo, jesteś jeszcze z nami? Tak, jestem. To w sumie tyle. Dziękuję. Chciałbym pozdrowić widzów. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie. Tak, tutaj no też mieliśmy troszeczkę o tym rozmowy w kontekście tej fizjologii profesora Chmury i tak dalej. No zawsze to są, wiemy, ciekawe kwestie. No też oczywiście zapraszamy cały czas do dzwonienia. Kolejny telefon możemy odebrać i też tak mi się to w głowie nasuwa, bo mamy też wspomnienia z mistrzostw Korei, gdzie tam pamiętamy, że też po latach nasi reprezentanci wspominali, że trochę ich zaskoczyła ta nie tylko forma koreańskiej reprezentacji, ale też i to, jakie tam były warunki, właśnie trochę bardziej duszno, trochę bardziej parno i tak dalej. Z tego, co słyszę, mamy właśnie już kolejnego widza, słuchacza z nami na linii, także odbieramy, to będzie ostatni telefon. Halo, witamy serdecznie. Dzień dobry, Marek z Niemiec. Witamy serdecznie, cześć. Pytanko, czy panom w studiu w ogóle nie jest wstyd dyskutować o tym, że nie wiem, nie będzie piwka na tych igrzyskach na pustyni, a nic nie powiecie o prawach człowieka, o tym, że kobiety są tam traktowane jak przedmioty i tak dalej. W Niemczech ten jakby problem jest dużo bardziej nagłośniony i mistrzostwa są powoli bojkotowane w mediach. U was nic nie można usłyszeć na ten temat. Wiesz, nie wiem, czy to akurat tutaj w tym programie rzeczywiście o tym nie mówiliśmy, natomiast no to też jest taka kwestia, która na pewno, czy to nawet w reprezentacji też nie tylko Iran, nie tylko Kataru, ale i no w przypadku reprezentacji Iranu, myślę, że to jest bardzo często podnoszone, nawet ostatnio była taka nieprzyjemna chyba historia z selekcjonerem Queirozem, który stwierdził, że nie będzie odpowiadał na pytania, chyba że mu zapłacą za to, za tego typu kwestie. No tak, no powiedzmy, że piwo tutaj posłużyło jako przykład, bo to jest taka świeża sprawa, no z dzisiaj po prostu, natomiast no, ten problem kobiet jest znacznie szerszy i trwający rzeczywiście od no, wielu, wielu lat. No, kobiet szerszy, no, praw człowieka, tak, no wiemy, że no też mamy przykład choćby piosenkarki, tak, artystki Dua Lipy, która zrezygnowała z występu, no też gwiazda. No była też, myślę, z tego względu właśnie. Temat został bardzo dobrze opisany i jakby skondensowany też w wydawnictwie, w gazecie Kopalnia Futbolu. I no nic więcej poza tym, co tam się ukazało, to nie można powiedzieć. No myślę, że to zostało wypuklone, pojawiło się na polskim rynku, można sobie przeczytać. I cóż, no, mistrzostwa no, się odbywają i teraz raczej koncentrujemy się
koncentrujemy się na futbolu, nie zgadzając się z tą całą otoczką. I także ja tylko mogę polecić to, co zostało napisane, serię artykułów właśnie w tym wydawnictwie, o którym wspomniałem. Też odsyłamy do pierwszego naszego kwartalnika, bo tam też był reportaż właśnie na ten temat. Także no na tyle, ile możemy, no to poruszamy. Natomiast no, faktem jest, że tutaj są ważniejsi ludzie po prostu od nas, którzy pewnie ewentualnie, gdyby mogli, to by coś zmieniali. Jakby to od nas zależało, to na pewno byśmy nie zorganizowali tych mistrzostw świata w Katarze, choćby właśnie z tego powodu. Dobrze, dziękujemy chyba. Czy jest? Nie ma już z nami słuchacza na linii, ale dobrze, dziękujemy bardzo. Też wiadomo, każde pytanie jest ważne. Te trudniejsze tematy tutaj myślę, że będą wybrzmiewać bardzo, bardzo długo, jeżeli chodzi o te mistrzostwa. No cóż, coraz bliżej tego spotkania reprezentacji Polski, to już we wtorek, w niedzielę z kolei o 17:00 mecz Katar-Ekwador, który będzie meczem otwarcia, no i będziemy się na pewno bacznie temu wszystkiemu przyglądać. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy program, konferencję prasową, takie pierwsze podrygi naszej kadry z Katarem, no to już wszystko, a przed nami miejmy nadzieję kolejne podrygi, które będą też niezwykle wywoływać u nas przede wszystkim zadowolenie z gry naszej reprezentacji. Tomek Lipiński, dziękuję. Myślałem, bardzo. Że panie sakramentalne, jakie nadzieje. Tak, z wielkimi nadziejami wstępujemy oczywiście do tych mistrzostw i w co gra. Tak, właśnie takie, jak się zawsze pytają, no i jakie nadzieje przed mistrzostwami? Czy wyjdziemy z grupy? Ja bym chciał, żebyśmy nie tylko przeszkadzali, tylko żeśmy też pokazali, że w tę piłkę grać umiemy, żeby nasz występ na tym mundialu nie sprowadzał się tylko i wyłącznie, że będziemy stali kij między szprychy innych. Marek, jakie nadzieje? No ja mam taką podobną nadzieję, aczkolwiek zdaję z tego sprawę, że ten pierwszy mecz może być ciężki i mam nadzieję, że go przepchniemy tak, jak przepchnęliśmy mecz z Chile, bo później te wygrane będą napędzać zespół, napędzać poszczególnych zawodników, bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że gdzieś tam nasi najlepsi zawodnicy będą mieli jakąś dużą tremę przed tymi mistrzostwami świata, tak jak tutaj pokazał Lewy, że jest w dobrej dyspozycji, że jest zadowolony, jest wyluzowany i mam nadzieję, że ten luz przejdzie na drużynę po to, żeby właśnie pokazać całe atuty naszej ekipy. No też pamiętamy ten pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy we Francji, tak udanych, że no z Irlandią Północną też nie szło nam przecież wcale wybitnie, ale udało się wygrać 1-0, no i później już kolejne te mecze wyglądały lepiej, przede wszystkim ten remis wtedy 0-0 z Niemcami, który no myślę, że był bardzo dobrym występem naszej reprezentacji. Tomek Lipiński, dziękuję bardzo. Dziękuję. Marek Saganowski, dziękuję również. Dziękuję wam, drodzy widzowie. Wojciech Piela, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.